Czemu? Kim ty jesteś, ziomek? No stójcie, wariaty. Chłopie, ani nie będziemy stać, ani się nie damy porwać. Ewentualnie możemy cię rozjebać, jak chcesz. Myślisz? Tak. Dobra, wysiadaj z tego motoru. Si jaja. Zobacz, prostytutka. Ale ma dupsko. Ale striny ma, widać. Prześwitują jej. Chodzimy. Chodzimy. Ty goniają nas gangusy. Gangusy nas ganiają. Wysyłam ci GPS-a, przyjeżdżaj, bo nas mają. Co oni robią? Co oni robią? O, co jest? Masz klamę? Przeodjebać typa, tak od bomby, bez gadki, odpierdalam chłopa. Czuję jego zapach w powietrzu. Widzą mnie, ale zjebałem. Uciekaj. Siema, poddaj się. Chowaj łeb, byku. Ja mówię, ja tam wrócę, stary. Ja nie odpuszczę. Ja tam wjeżdżam zaraz. Ej, on stoi na aucie chyba, wiesz? Ja mówię, one tapa wyjebie. Nikt nie chce kupić toreb. Na razie nie chce mi się BM-ki sprzedawać. Nie mam czasu, nie chce mi się tam klikać i tak nikt nie kupi. Sprzedać auto tutaj jest ciężko. Siema, poddaj się. Dobry. Siema, ty, co? Weź go zabierz najpierw, kurwę tą. Co zabierz? No bo będziemy bił. Nikt cię nie bije, chłopie. Nikt cię nie bije. Robisz? No wyszedłem z domu i szukam tutaj, wiesz, ziomków jakichś. Wyjebać browara jakiegoś, coś ten. Browara? No, napić się. Skruszenia dostajemy, wiesz? Jakie? W narkotykach jakiś kurwa handel, wiesz o co chodzi? No kumam, ale to ta dzielnica słynie z tego tu od chuja tych ćpunów. Tu na tej melinie te kurwy mają przesiadówę. Tu naprzeciwko nas? Ta. A ta już zwątpiła, bo miała tam iść, nie? A widzi poli... Ładnie jaka. O, widzisz. Łysy. Co jest? I ten Łysy też pewnie tu podjechał z tego powodu. No dobra, dobra, rozumiem. O, ja to bym sprawdził tego na motorze, bo to może on. Co ja? No ty... On dopiero podjechał. Czy pan coś może tutaj widział podejrzanego? Coś... jakieś zgłoszenia, jakieś awantury obywateli? Ja to do Stasia przyjechałem. Tak, ja żartuję to, kolega. Ale śmiesznie by było, nie? Jakby, kurwa, tak powiedział, by cię przeszukali. Dobra, chłopaki, będziecie coś widzieli, dajcie znać. Dobra. Aplikacja w telefonie do policji, proszę pisać. Mhm. Do widzenia, miłego dnia. Do widzenia. Idziemy, nie? Ale by było, jakby cię sprawdzili. Ja bym się zabił, bo kurde... Ja bym się śmiał w chuj. To na molo chyba najlepiej, bo najwięcej ludzi. Nie, tutaj gdzieś, w tym rejonie zaraz. Dawaj, będziemy... beka będzie, dawaj na rampę, no, będziemy do chaty uciekać przed wieżami, to będzie dobre. Pies idzie. Cząsze, partą chcesz 3 plus 1, poprosiłbym pana o okazanie dokumentów. Pokaż dokumenty. Czemu ja? No przecież do ciebie przyszli, kurwa, ja se stałem. To ty spanikowałeś, nie ja. Panowie. Ja też? No obydwaj panowie. No to pokażę, no. My się przedstawiliśmy panu dzisiaj. Ja też się przedstawiam. No i kulturka. A pan obo... Do ukrycia nic nie ma. A pan do miasta. Co panowie robili tutaj? Ja mieszkam tu obok bardzo i my tu przejeżdżamy na BMX-a na rampę. Dobra. Się spytaliśmy, czy widzę BMX-a tutaj. No bo właśnie ukradli. Mamy moto. Ty motor nam też ukradli. Wiecie, może coś tutaj jest sprzedaż narkotyków? Co? Jakie narkotyki? Ja tu cała dzielnica naćpana chodzi.
To ja bym w ogóle tu... zgłoszenia w tym miejscu. Ja bym przecież nawet tu nie przyjeżdżał na waszym miejscu, bo ta dzielnica słynie z patologii, kurew i narkotyków. To po chuj tu się pchać, jak wam głowę tu rozjebią zaraz. Jest green. Poza tym szanuję za te sprawne rączki. Szybko pan maskę ściąg. Dzięki. Jaką maskę? Dobre pytanie. Ja nic nie widziałem. Ja też nic nie widziałem. Ja też nie. Ale pan pamięta, że to my zadajemy pytania, to tak na przyszłość. No tak, to ten. Coś od ciebie, Sany? Dobra, panowie. Następnym razem... nie sprzedawajcie już kurwa narkotyków w takim miejscu. No. Dobra. Tak, no to łatwy dojazd wszystko. Na cena, już, kurwa, na cena jak nam sprzedawać, a najlepiej nie sprzedawajcie w ogóle. To gdzieś bardzo daleko. Kurwa. Dobra, jedziemy. Jeszcze 18 toreb. Jeszcze nie raz się zobaczymy. Jak my na molo jedziemy. To też zaraz tam będzie. Oj, no, no, jest właśnie tak. No? Jedziecie. Na szpital, wiesz, bo kurwa uderzyliśmy nogą, tak. Kolanem, kurwa, w słup. Na który, na Eclipse czy Filip? Na ten normalny, z medykami. Dobra, na Eclipse, dobra. Na Eclipse. Ty, Stachu. No? Ja ci powiem, że na te sklepy się opłaca napadać, bo to jest Stokoła. A... halo! To jest chwila moment. Proszę, Stach. Czemu? Kim ty jesteś, ziomek? No stójcie, wariaty! Chłopie, ani nie będziemy stać, ani się nie damy porwać. Ewentualnie możemy cię rozjebać, jak chcesz. Myślisz? Tak. To chyba źle myślisz, wiesz? Albo mogę zadzwonić do Jokera i cię zrucha w dupę. Okej, dzwoń. Zapisz blachy tego auta, zapisuj. Zapisuj tablicę w głowie. Dobra, wysiadaj z tego motoru. Wsi jaja! Przecież on maskę założył dopiero jak wyszedł. On nawet nie był na odpowiednim dystansie, a tutaj to może jaja polizać na szpitalu. Ty, bo kurwisko do nas tutaj celuje jakieś. Jeżdżą za nami Mercedesem tu. Zobacz. Zaraz ich najebię. Siemano, na co zbierasz? Dobry, dobry, jest kanapki jakieś, wola. Różne takie wypadki. Nie drogi, nie jestem wcale uzależniony, nie jestem ani trochę. No, kanapkę. Masz. No, dzięki, dzięki wielkie. Masz. Zejdźcie. Odsuńcie się. Stasiu, ja idę dokończyć to. Ja mu oddam. Jadę to przebrać i robię na... Trzymaj pan. Dzięki. Ja mu porcję daję. Z buta, nie? Dojdziemy do mnie. No, to jest niedaleko. Ale dobrze idziemy chyba, nie? No. To po drodze torbę można spróbować ojebać. Zobacz, prostytutka. Ale ma dupsko. Tylko nie bij jej, bo dobra jest. Lubię takie. Ale już się nie... O nie, takich nie lubię jednak. Ale striny ma, widać, prześwitują jej. No, tarde. Taka kurwa... ale zapłakana jakaś, albo zaćpana, ty. Worek na głowę i za ojczyznę. Lipa. Byś taką wyruchał, to byś HPV dostał. Są, wiesz, wszelkiego rodzaju choroby weneryczne, nie? No wiadomo. Potem się będziesz miał jakieś zaczerwienienie czy inne krostki. Gdzie jest? Znaczy, gdzie uczęszczają? Ta, wujek ma WL-kę na wyspę, bo mu ogarnęłem mu unbana, bo on miał bana perma. I poprosiłem elfa, że wujek się ogarnie, wujaszek, i że będzie normalnie grał ze mną. I żeby go odbanowali, bo ja chcę z nim grać, nie? Siema, mordo. To kurwa lokalny jakiś nie dojeb. Auto! Pierwszy raz widzę, żeby lokalny kurwa naprawiał kurwa przed samym holownikiem.
Ty to baba jest, kurwa, jakiś dźwięk baba. Ta. Pojebany. No i wdupiam dalej. Kurwa, na Złote Łuki i tak dzisiaj pewnie pojadę. Bo jak ja skończę live'a, to co będzie otwarte? Gówno już. W sumie nie, nocna pizza Gliwice jeszcze. Ile masz? Co mam? Nie rozbijaj tak tego auta, kurwa twoja mać. Dobra. Mordo. No i przecież nic nie uderzyłem. Cały czas kosisz słupy. A tu... U ciebie tak jest, bo mnie nic nie ma. Kiedy opierdasz ten samochód? Nie wiem, jak najszybciej. Czekaj, taksówkarza musisz się zapytać. Jak najszybciej to trzeba ojebać. Ej, mordo! Zostałbyś zakładnikiem na szybko? No kurwa, nie chcę ci wyciągać broni. No dawaj, kurwa. No na szybko. No kurwa, mordo. Przed chwilą był jakiś napad, więc na szybko. No ale będzie napad kolejny. Nie chcę. Ale tak to bym wyszedł celowo do ciebie, bym powiedział, kurwa, podniósł kurwo ręce. A pytam się normalnie cię, czy kurwa pomożesz. No to ci odpowiadam, że nie pomogę. I co, ja wysiądę i ty spierdolisz, nie? No wysiądasz, no to będę się musiał poddać, ale to tak średnio, wiesz. No to dawaj, normalnie, pokojowo. Normalnie. Pokojowo się nie porywać. No dawaj. No nie no. No teraz? No dawaj, mordo, chodź. Co tam się nie da porwać, no? Zaraz go kurwa złapie. Co jest kurwa? Co jest kurwa? Wysiadka. Chuj pana. Rzuć go do tyłu. Dobra, no przypał będzie, może kurwa bez kitu. Nie będzie. Nie wiem czy możemy. Co ty pojebany jesteś, jak mnie brali z taksówki. Dobra. Koper byłem ogolić, wąsa jebanego. He. Kurwa, on jest w tamtym samochodzie. Dobra, chuj z nim, pierdol go, on i tak jakiś SMS wysłał. On i tak jakiś SMS wysłał. Dobra, chuj w niego. Wy otwieram ci drzwi. Przedał się stary, zaraz tu ktoś podjedzie. Spierdalamy stąd. Wiesz, on co już chciał robić. A, on już rozjebał się, wiesz? Już rozwalił stu. Dobra, zjadłem. Mało w chuj, jeszcze bym zjadł. Nie masz numer do ciebie zakładnika? No, nie wiem, podzwonię. Zgodzi się. Zaraz zobaczę. Nie no, moje kontakty to wygacpe, wiesz? Ludzie, którzy albo nie żyją, albo wylecieli w pizdu. Janiny dawno nie widziałem, stary. Janina, co rzecz? Siema, Abdul.
No i ty słupów nie kosisz. Teraz już zajebałem, przyznaję. Ale i tak będziemy musieli go naprawić. Szyby zasłoniłem, maskę założyłem. Zamknięty zostawić? Ja wolę zamknięty otworzyć, a przecież, nie? Nic mi nie zrobią. Furę zamkniętą zostawiłem, dobrze? Tak. To. Mi skroją. Lecimy! Żoby. Musisz pilnować, żeby ktoś inny nie zajebał nam banku. Wiem, wiem. 4 minuty. Wczoraj to było słabo. Ile? Słabo. 4 minuty. 4. Zajebiście, a co się wyrobiliśmy? Mówiłem, że kurwa dobrze zorganizuję. No ty jesteś mądry człowiek, no. Głupi nie jesteś. Chcecie coś pierdolić? Nie, nie trzeba. Elegancko jest. Ej, kurwa, ja muszę. Pytanie, który z nas kieruje, nie? Ej, ja muszę jakiś kurwa telefon zrobić na oddzielną kartę SIM i będę dzwonił. Diabeł, kierujesz, nie? Tak. Dasz radę? No tak. A potem lecimy do Torunia? Tak, a dzisiaj jedziemy na tą wycieczkę? No do Torunia. No właśnie, nie, w Tatry mieliśmy. Tatry dzisiaj. Tatry były. Ale to chwilowo. Wczoraj mnie rozbolała głowa, wiecie? Dlatego tego, no. Ale tam chyba kolega mnie jakiś zastąpił, nie? Czwarty na dole jest? Tak. Pilnuję, żeby nikt nie zajebał nam w ten. Na dobra. To co, dzisiaj może szeryfowie nas znowu na helkami? To Toruń, tak? A to może tam odwiedzimy pana Daniela? Nie, jebać. Nie? Wszyscy nie mów tak. Bartek wiedzą, że to ja, bo ja wysłałem SMS-a do nich. Dobra, wychodzimy, co? Coś długo to trwa. Nie, bo nas strzelają. Abdul napisał, ile jest ważnych osób w środku. Ktoś jest ważny tu? Pewnie coś usłyszał, pewnie wjazd po kogoś będzie. Halo. Słucham pana. No ile jeszcze? Poczeka pan chwilę. Wiktorie już są podstawione. Ja wsiadam do Abdulla od razu. Dobrze, mili państwo, 30 sekund od teraz i możecie opuścić teren banku, rozumiemy się? Jeszcze raz. 30 raz. Sekund od już jest teraz. 5, już jest 5, 10. Dobra, powoli zakładnicy idźcie. Wychodzimy. Cel. Dobra, dawaj. Mniej więcej tam. Znajdźcie pasy. Ja się przesiadam zaraz. Do Abdulla. Do Benki. Do Benki. Ja też. A nie, bo Abdul ma na tą dół. To jest dobra. Gdzieś w tym miejscu, nie wiem. Dzwoń. Jeden radiowóz. Dwa, kurwa. Ty dzwoń do Abdulla, żeby... Zadzwonię, no. Albo mi się wydaje, albo... Halo? Ty gdzie możesz być? No, gdzie chcesz. Na czerwonym. Poczekaj, nie, ja wezmę motor, wiesz? Motor dobra, to na czerwony. Garaż. 3 minuty. 3 minuty, dobra.
Za 3 minuty czerwony. Czerwony garaż, okej? Okay? Za 3 minuty. Diabeł, dobra? No halo. Jednak auto było, teraz coś. Dobra, to jedź już na czerwony. Dobra, wyjebał się. Jadę. Jedź na czerwony garaż. Szybko na czerwony garaż jedź. Wiesz gdzie to jest? Teraz to jedź. Też może być. Jedna radiola tylko. Dawaj tu na czerwony gdzieś garaż. Jak coś to ja mogę strzelać do nich normalnie. Bo jest jeden radiowóz, można go poddać w chuj. Można. Na czerwonym garażu, jak będzie sam, to go poddajemy. Duża suka za nim jedzie też chyba, nie? Żółty wóz jakiś. Ale to są gangsterzy. Gangsterzy? Tak. On jest sam w tym wozie, kurwa, poddajemy szmatę. Tak, tak. Jest sam w tym samochodzie. Tak, rozjebmy go, wysiadamy, rozjebuję go. Ale Hellcash mają. Ja rozpiłem pas, Jestem gotowy. Jestem gotowy do wysiadki i strzelenia mu w łeb. Słyszysz? Diable zajebany. Słyszysz? Poddajmy go w chuj. No. Ty diabeł, słuchasz nas? Ty nie słuchasz nas. Nie współpracujesz. Odpuścił. Co jest kurwa? Za to gangsterzy nas goją. Dobra, jedź na czerwony, byku. Ja dzwonię do Abdula, że nas ganiają. Ty goniają nas gangusy. Gangusy nas ganiają. Wysyłam ci GPS-a, przyjeżdżaj, bo nas mają. Co oni robią? Co oni robią? O, co jest? Jedźcie. O, halo, co się stało? Nic się stało. A co mi się... Wszystko reagowania. Pomogliście tam. Co? Możesz iść do więzienia? Nie rozumiem. Tutaj, jestem doma. Chodź. Oni uciekają przed nim. Zapakuję tu go. Ale przecież oni nie mogą tak kurwa zrobić. A może brać go? No. Krzyżka umiesz. Poczekaj. Co bez... Poczekaj. Podczas... Ja grałem. Podczas jazdy autem wysiedli z auta i oddali strzał bez słowa z dalekiej odległości. Postrzelili mnie na one tapa. Coś takiego. Tuga, rozbieraj go. Uciągam go. Kurwa, kokainę ma. No, nasz towar. Ale co ty mi wyjmujesz z kieszeni? Bo ja tego nie rozumiem za bardzo. Że one-tapem mnie gasicie, kurwa, w aucie. Bez słowa. Na daleką odległość, no tak. Zadzwonię trochę... mu po lekarza chyba. No to ja ci zadzwonię też po lekarza dzisiaj. Dobra. To nie mają kadwójki? Ja. To wie się. Dzwonisz do policji czy nie? Tylko na policję nie dzwoni, tylko na medika muszę dzwonić. Gdzie mi mu kominiajkę? Gdzieś sianusz banku. Czemu tak zrobili? Jeszcze 25 patoli miał, tak na oko. Kurwa mać. Nieładniej. Odchłuć go? Zadzwoń mu. Tak nie można robić. Jedziemy. Schamstwo, chuj. Tak nie można robić, kurwa. Już nawet nie chodzi o Lot RP. No Lot RP zrobili, to jest dodatkowy błąd, ale... Kurwa, przecież wysiadł i nas strzelił, nie? Ja pierdolę.
jest pojebane. Porażka, kurwa. Nikt nie strzelał. Pasów nie miałeś. Miałem pasy, kurwa. Ja nie wypadłem, stary. Już strzelili do mnie. Siema. Siema. Masz klamę? A co? Muszę odjebać typa, tak od bomby, bez gadki. Odpierdalam chłopa. No to daj siano, to ci dam klamę. Właśnie, kurwa, czekaj. Halo? Te klamki nie mam, ale ogarniam od ziomka. To tu stoi facet jakiś, co ma na sprzedaż. Podjeżdżaj pod szpital. Dobra. Zaraz przyjdzie kumpel, się dogadamy, zrobimy deala. Ile byś chciał? 7 dych. Kurwa, to bojowa? Nie, zwykły. A, przepraszam. No. Masz klamę? Mi... Tak. To przyjdziesz mi pod szpital, szybko. A tu jeszcze jedną kupimy. Nie, czekaj. Co? Ja mam konwój. 50 miesięcy, 90 tysięcy. O Jezu, no dobra. I powiedz mi, jakim prawem tam zjawili się gangsterzy? Nie wiem, jakim prawem się zjawili i nie wiem, jakim prawem strzelił mi one tapa z daleka bez inicjacji. Ale to konstytucja właśnie tak... No tak, dobra, chuj mu w dupę. No nie, no. Oni nas gonili do końca i jeszcze przy policji strzelali, a policja nic na to. Dobra, to ja właśnie klamę ogarniam i go bez ostrzeżenia odpierdalam, wiesz? Dobra, a konwój uda ci się tak jakoś? Nie, no jak ja sam bez klamy, stary. Dobra. No, na razie. Dobra, jedzie koleżka, zrobimy zrzuta na ten pistolet. To nieźle, byczko, a co to inicjacja? No, to takie słowa są z Europy. Spoko. Siema. Siema, masz siano? 7 dych chłop chce za zwykłą klamę, ty pogrzało. No, klama chodzi po 30-40. A jak pożyczkę mam? To walimy ci furę i chuj. Kta? Nie możesz tego tu wyjąć. Jak ty mi mówisz coś o inicjacji, to ja ci tak będę mówił. Weź mi to, sprzedaj taniej. 6 dych. Dobra, jedziemy, złomujemy auto. Złomujemy czy nie złomujemy? A ile proponujesz? Ile możemy dać? 50. Maksymalnie, nie? A ile ty masz strachu pieniędzy, że takimi kotami rzucasz? No mało mam, właśnie dlatego mnie to boli, ale za 5 dych mogę kupić. Ja ci mogę dołożyć trochę. Dobra, mam 170. Ja ci mogę trochę dołożyć. Dobra, wsiadamy, dam mu kierować, bo to jego auto. I kupimy ten pistolet. Przesuń się, Abdul. Dobra, pojedziemy za nim. Do bankomatu, proszę pana, okej? Okay? Dobra. Nie wiem, że zaraz nie przesunę. Co się tam stało? Podobno wam wbili się na to. No, wbili. Jeden... To nieźle. Jeden z bogów. I one tapa wyjebał z daleka. Takim żółtym Silverado, nie? Tak. Aaa, dobra, ja teraz jestem śpieszny. I bez gadki w ogóle, wiesz? A co ja tu znam? Tak można w ogóle robić? Nic? No zrobię, po prostu nie będę tu kurwa przylatywał i mam w chuju. Halo, mam 5 dych. Dobra. Masz klamę? Tak. Dawaj. Daj mi pistolet. Dzięki. Z jednym nabojem, no kurwa dzięki bardzo, nie? Nie, miał, był cały. No to kurwa źle wpisałeś no ilość. Nie daję z jednym nabojem, tylko ze wszystkimi tu chodzi. Ja nie wiem, nie masz amma? Skołować? Nie ogarniesz już ona. Już nie ogarnę? Nie, to mam one tapa? Tak. To kurwa co ja zrobię z taką klamą? Dobra, chuj, kolbę mu wyjebę w łeb. Ja ci powiem tak, ja się o tym żółtym Silverado nie wypowiadam, bo ja z nim mam wojnę od ponad 2 miesięcy i zawsze się kończy, wiesz. No ja mam z nim wojnę od pół godziny i zaraz ją wygrywam. Mówisz? No to od bomby, chłopie. To gdzie jedziemy? Na razie nigdzie, ja ci powiem kiedy.
Bo ja mam nad wszystkim czujność. Czuję jego zapach w powietrzu. Teraz. Dzień dobry. Halo. O, Abdo, siema. Elo. Czemu Rudy gadasz, nie po Rudemu? Ej, mordy, ktoś robi napad teraz? No, można. To, ale ktoś robi na mieście, nie wiecie nic? Chyba nie, chyba nie. No to nie wiemy. No to weźcie je trzy, sprawdźcie. Sprawdźcie. No a jak mamy sprawdzić? Nie mamy zagrożenia. Spróbuj opchnąć prochy. No to dawaj na pobocze tutaj, jako... Ale on za szybki jest. Mieszko. No to już. Macie klamy? Nie, nie mamy. Przestawienie. Ale musicie wziąć, bo robimy akcję. Jako? Odpierdalamy chłopa jednego, wiesz? Jakiego? Żółtego Silverado. No. A co zrobił? Zajebał mnie. Tak z bomby, bez gadki, one-tapem, z daleka, z 50 metrów, kurwa. My, ja w aucie, on w aucie. On wysiadł, kula, pojechał, zgarnął mnie całego, kasę, kurwa. Tak totalnie. To ładujemy gościa. Od razu. Dobra, szukaj jakiego obywatela. Tam jest przed tobą. Dawaj, podjedź. Rudy, to dla ciebie, to zagadaj lepiej. Ja pierdolę, coś się rozkracza. Kupuj do ty kurwo jebana, bo ci kopa zapierdolę. Kup. To ty kurwo jebana. Ty, ale tak to nie. Czyli nie ma. Cicho chyba. Co, on nie działa? Nie, no powiedziała, że najpierw czoko bierze, nie? Aha. No ja nie mam kasy, no i to jest problem. No, jeszcze mi 300 kawa, widzisz. Ja? O. A, no, wiszę. A się dogadamy. Ścigamy się o kluczyki. Wiesz, jak zrobię tuna, to można. No, my też musimy. My turbo wspawali właśnie. Turbo? Mi o. Raz on spawał. Mi go matem opierdolił. A, ten... Abdul. No? Weźmy zawieź w jakieś magiczne miejsce. Magiczne? No weź gdzie, ja tam wbiegam z bomby. I walę kolbę. I wybiegam stamtąd. To weźmy za znać. No ja nie wiem gdzie to jest. No ja też. No ty wiesz. No nie wiem. Ja nie mogę wiedzieć. Ty możesz wiedzieć. LM mnie zawieź. LM? LB. Na blankę? W mieście to jest, kurwa, cymbale. Co? To robisz jaki napad? No chodźcie, zrobimy napad może na Lombang. Zobaczymy kto jest na Lombangu, no bo dawaj. To jedziemy. Ej, wiecie gdzie jest Lombang? Nowy bank to jest. Dobra. Tylko zajedź dyskretnie, bo ja tam wpadam, kurwa, biegnę na Red Bullu, walę kolbę i wychodzę. Stój autem. Ja to robię i walę disconnecta od razu. Mam wyjebane. Oj. No co tu się odpierdala, kurwa? Kto tak, kurwa, pajacuje? Ci za nami uderzyli. Czyli kto? Te ziomki twoje? Tak, bo się spocili. To co, oni nie umieją jeździć, kurwa? Czekaj, naprawdę szybko jedziemy na kolejny bank. Dziękuję, nie ma. Ej, gdzie jest jakiś nowy bank? No tam, no, za nami, kurwa. No ale tam nikogo nie ma. Co, mają wyjść, kurwa, i parą nieprzyjaciół pomachać? Nie wiem. Ale fajny Twitter. Co? Dobra, ty naprawiaj o nim, weźcie mnie już pod ten bank. No to dawaj, pakuj się. Szybko, ładuj mnie tam, bo ja nie mam czasu. Ja już muszę tam być. A co, napad robisz? Tak, robię tam, no napad. Tylko zostaw mi otwarte drzwi, bo ja wrócę do was od razu. Dobra. A, dobra.
To tu, to tu? Tak, tu po prawej. Zgaś te światła, zgaś te światła. Jakaś impreza jest. No dobra, podjedź tam kawałek. Uważaj tam, bo kurde. Dobra, cicho. Kurwa, zdążę. A ty kurwa, widzą mnie, ale zjebałem. Wyhaczyłem się. Pakuj się, pakuj się. Uciekaj. Siema, poddaj się, bo oj, o. Chowaj łeb, byku. O, nisko, spierdalamy. Już zahaczyłem nogą, czaisz? Zahaczyłem nogą, w chuj, ja mu chciałem wyjebać kolbę. Ja mówię, ja tam wrócę, stary. Ja nie odpuszczę. Ja tam wjeżdżam zaraz. Dawaj, idziemy i opony im przebiję. Kurwa, zahaczyłem się nogą, bo miałem taki dystans mały, nie? Że jakbym biegł w niego... To wiesz co by się stało? No wiesz co by się stało, stary bym kurwa ten. On by się obczaił szybko, nie? Tu tam ktoś stoi jeszcze. Którędy? Ty Abdul byłem, ale nie zrobiłem, gonili mnie, wsiadłem z powrotem. Zawalali do nas to. Schowałem łeb i kurwa w dół. Ja schowałem łeb i ja łeb między kolana. Ja schowałem, bo mnie wcześniej tak odjebali, nie? A to wyrok ulicy. No tak, ja im auto idę, zajebę im. Normalnie im auto zajebę. Idę im auto zajebać. Możesz im koła przebić. Tylko tam psy są, uważaj, wariacie. Ja biorę auto. Jest z różowym kaskiem? No i my go rozjebaliśmy. Okej. Ciem śni. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to jak najbardziej. O, już się kręci impreza. Przebiję mu koło i chuj. Uciekaj. Nie ma mammo najgorzej. Ale kolbę jeszcze mu, zajebię mu kolbę jeszcze. To ci może dać, to niech mi dały, ja tam wpadam i napierdalam tam. Wyrok ulicy. Już mają po oponie. Ty, tam coś się darli, jak odjechaliście. Ja przebiłem koło w chuj, stary. Macie kopyto normalne, bo ja mam bez amma. Nie mamy snajkle, mamy tylko... Szkoda. Tylko to mam. Czekaj, pozwolę. Czekaj, to jest powiedzieć. Łysy miał klamę, ale oni poszli siedzieć. No. Mamy karluna za jakieś? Ej, kurwa, to ja bym mu wsadził tą kolbę, to by było piękne. Urzędnicze. Ja to zrobię, najwyżej mnie zajebią, no. Chuj, walę mu kolbę. Panie w dresie. Na urzędnicze macie kopyto? No mamy. Ale to może lepiej, że bez amunicji. Nie, ja przełożę amunicję. Przełożysz, to jedziemy tam. Magazynki rozładować i chuj. Nie? Jedziemy tam. To czytamy po prostu amunicję. Bardzo mało mi dajcie. Ja to ogarnę. Z 8 naboi. Dobra, nie ma problemu. Stanisław, nie. Zobaczmy, nie zadymujesz. Dobry dym. Patrz, wchodzisz do banku, krzyczysz. Robię im to, co oni mi. Dziękuję za każdą łapkę do góry, dobijamy kurwa 3 koła. Dobra, daj ci klamę, byku. Proszę. Ale futro, kurwa. W Tatrach wczoraj byliśmy, znaczy prawie byliśmy. A, prawie dolecieliście. Jaką masz klamę? To jest pukawka? Będzie git? A, będzie okej. Oj, daj. Co ty zrobiłeś? To ta BMK obniżona? Ej, nie mam. Co tam? Ty w domu? Ty, Karl, chodź no.
Ej, ja mam wojnę, nie? Z chłopem. Tutaj. Aha. Na wyspie, widzisz pewnie co się dzieje, czy nie? No to ma klamę. Kto pisze? Ludzie? Czy jacyś admini? Admini czy ludzie piszą? No, no, a ten, a powiedzmy, jak to wygląda sprawa z tym, że koleś, ja uciekam z napadu, okej, okay, jadą za mną gangsterzy, bo policja zgubiona. I mamy między sobą, między, oni nic do nas nie mówią, nie? Bo jechał Graczol, kurwa, ze swoją ekipą, tym żółtym, Silverado. I było tak, że nic do nas nie mówił w ogóle. I był dystans między autami, a ja dostrzałem one-tapa w głowę, zginąłem, wyjebali mnie na glebę, zajebali mi 120 koła, klamę, zostawili mnie kurwa pobitego, gołego i se pojechali w chuj. A nic nie mówili, łapy, zatrzymaj się, chodźcie, pogadamy, no nic, totalnie kurwa, nie? Po prostu dystans między autami, zobaczyli, że nasz pojazd się zatrzymał, oni byli ze 100 metrów dalej, wyjebali mi one-tapa i pojechali w chuj. A ja byłem w aucie. Ja nie wysiadłem, stary. Bez słowa, no przecież widzowie to człowieku weszli mu na live'a i go wcisnął jak nie wiem, no bo każdy taki stricte, wiesz, widz, który zna się na roleplayu, wiesz, że ja się za bardzo nie znam, ale jak mi dwa koła ludzi mówi, że to, żebym to zgłaszał, że mi nie odpuszczą, mi widzowie powiedzieli mi, że mam ci to powiedzieć i chuj. Ja mu w tej chwili wpadam na napad i mu kolbę walę normalnie. I mu przebiłem już mu opony, stary. Latam normalnie go ten, szukam. I mu robię ten, tak jak on minął. No wiesz, sorry, ja napisałem na kontrol na H i każdy ma wyjebane we mnie. Kurde, bez tego to lipa fest. No, to tak tylko chciałem ci powiedzieć. Ja niczego od ciebie nie wymagam, stary, bo wiesz, że ja mam to w chuju. Ja wiem, ale ja też łamię regulamin, jeśli on łamie regulamin, okej, okay, ja się liczę z tym, że mogę mieć bana, ja już powiedziałem widzom, że ja nie muszę tu grać, że mam to w chuju, no, dlatego odpierdalam sobie, no, na razie. Ale teraz może my będziemy jechać za nimi jak skończą, ich rozjebiemy, co wy na to? Robimy tak, takie, że jedziemy z... Nie, stary, ich jest czterech. Ale nie o to. A o co? Weź zwolnij troszkę i powiedz. Że nie bardzo takie coś. Że oni dokładnie mi tak zrobili. Pół godziny temu, no. A to chyba, że tak. Okazało to chyba, że tak. Wzięli ze mnie hajs, wzięli klamę. Bez słowa, bez gadki, bez rozmowy. No, na dystans z autem one-tapa w głowę dostałem, dlatego teraz chowam głowę już, jak widzę, wiesz. Tak, no, łeb między jaja i chuj. Tylko to trzeba jakoś objechać inteligencją. Jaki ja podniecony był, kurwa, mówi, o, 120 koła ma, narkotyki ma, bierzemy, pistolet. Szybko ci przeliczył portfel? Tak, szybko przeliczył, mówi jeszcze do chłopa, ktoś potrzebuje MK2-eczkę? Wiesz, no to tak chujowo na maksa i jak skończą napad, to no będziemy się pizgać, nie? Ich jest czterech. Stachu, taki jeden to jakich pięciu. Mówisz? Prosto, że tak. Nie powiedziałbym, nie, trochę przesadzasz. Coś bez ironii. Ale nie, w sensie chodzi, że oni jak my, tak? Że ich jeden jak nas pięciu, to ni chuja, co ty? Nie no, ty jeden jakich pięciu. Nie no, ja za dobry nie jestem, to bardziej na ciebie liczę. No ty jesteś dobry. Weź ich tam, Abdul, wysadź on zakręcie. No. Ja to tylko do strzelaniny tam, wiesz, gdzieś z auta, kurwa, może akurat siądzie. Ty to na mechaniku tam lubisz od tyłu podejść. Ja umiem, ja na przykład coś, co umiem w chuj dobrze, to jest jakbym jechał za nimi i bym ich zramował. To mi zawsze wyjdzie. No to ci mogę dać BMW-kę prowadzić. Dawaj. Kominiary tańczą tak. Komin na łbie, to mój znak. Ale to wysiadamy, chowamy się za fury, jak coś i strzelanina, nie? A kto ma klamę? Ty, ja. Stachu i Abdul? Ja no. Nie mam. Ja w furę kupię. No trzeba mieć cztery klamki, czterech na czterech. No to. No, bo bez klamek to nie ma. Wiesz co, bo my mamy drogie samochody, ale nie mamy klamek.
z tym jest problem. Tak, ten ma furę za 8 paniek, my za 10, ale klamek to już nie. To ewentualnie możemy ich ramować, tak żeby psiarnia ich dupła. Tak. O, to już lepsze, no. Ty masz w ogóle jeszcze brabusa, czy nie? Że w ogóle nie wysiadamy, ale ramujemy do odciny, aż ich psiarnia kurwa zawinie. To jest drogę. dobry pomysł. Drogę i chuj. Dwoma autami będziemy bombić, z lewej do prawej. Wykutamy im tego żółtego cfela. Albo wyprzedzamy kurwa cały hamulec i chuj. Mają w dupę. No. Ej, oni mają Silverado, to jest szybki samochód? Tak, z trzy paki max, bo leci. Już widać wszystko. No nie do góry spierdolą tym Silverado od razu. Mi się wydaje, że może być jakiś offroadowy teren już. Właśnie mi się wydaje, że mogą w lewo jechać też. Bo często się tu w lewo wyjeżdża. Albo w prawo. No. Chyba nie przed siebie. Ej, on stoi na aucie chyba, wiesz? Ja mogę one tapa wyjebie. Nie jest za autem, widzę go. Teraz byś mógł podejść i nas sprzedać. Czekaj, pokaż mi to, jak to wygląda. Chyba, że ten. Podejdź i spróbuj. A co, już jakieś plany macie? Ciekawe, czy dostał. Dostał, czy nie dostał? On widział mnie. Dobra, spierdalaj. Ach, kurwa, zabraliście mnie? Z tobą to kurwa. Ty też padłeś, kurwa, na cycki? Ja cię zabrałem. Aha. Chuj, to zaraz podejście numer dwa. A co mi się stało w ogóle? Czekaj. On tam był, nie? Jego łeb tam był. Nie dostał, kurwa, nie wiem. Ty wiesz, co ty odjebałeś, czy nie? Wiem. Nie. Wiem, co odjebałem, a co? Staje się dość kulkę. Dostał kulę? Co? Ale ja dostałem, czy ja czym mnie? Co mi się stało? Ale policjant mnie zabił? Znaczy, postrzelił? Tam żeby mnie nic nie boli, chłopie, mnie w piętę chyba trafił.